Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Origins. I jak widziałem, odcinek na grafice wysokiej się nawet przyjął. Dlatego fajnie I found będzie. Taramun. He was dead. His family too. I should have helped him. Do not blame yourself. You could not have known. Okej. Zaczynamy następną misję. No niestety nie uratowaliśmy tego naszego rolnika. Był już martwy. Fajnie mi się w ogóle wczoraj tą misję grało. Byłem pod wrażeniem, że udało mi się to przejść po cichu niemalże, bo tam raz dałem się wykryć. Muszę się przyzwyczaić do nowego systemu sterowania. Jest zupełnie inny. Szczury wodne. Poziom to jest trzeci w misjach pobocznych. Bierzemy. The freshwater spring in the Amanai cave. I know that cave. Better look into it. Dobry początek to pokazał się z Cannot be dobrej seen in this strony. area. You face the O boatman kurde. this day. Damn monkey, I'll Mogę z crush nim you. walczyć? Tam mam moich przeciwników. Atak z Got wysokochu. you. O kurde. Dobra, jedziemy z nim. Dobra, walczymy. Nie mają szans. Dobrze, że wziąłem tę edycję Deluxe, bo dostałem od razu bronię, pancerz, wszystko mam. A nie chciałem przenosić tego ciała. Puść je. Kurna. Ale wracając, wyrażajcie regularnie swoją opinię na temat tego asasyna, no bo fajnie znać wasze zdanie, bo jak na razie z mojej strony. Ło. Schowaj się, schowaj. Bo teraz on tu podejdzie, sprawdzi Stuksiana, to przy okazji zabijemy. Chociaż jak? Where are you? Chodź, 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 chodź. No spoko. Obóz koralowy. No okej. Czemu to nie działa? Aha, bo to ten przycisk służy do tego. O, trochę skarbów tu jest. Można wejść do domu. Przeszukać. Pewnie. Wszystko bierzemy, co się da. A, tu jest wejście na górę. Ale lód. Kurde. 2 razy 200. Może coś jeszcze? Kiepsko. A jak zniszczymy? Tak niezbyt nam coś tu wypadnie. Tego na przykład się nie da zniszczyć, ale głupie. Ale dobra. A jak na górę? Bo jeszcze na górze mamy skarby. Z tego co widziałem, przynajmniej. Jeszcze tutaj. Się obszukam. Dobra, to na górę idziemy. Sprawdzamy. A tu na górę da się wejść? O, jest drabajna, ale my wejdziemy w lepszym stylu. O,
I tu możemy nawet przeszukać. O, łuk wojownika. Proszę bardzo. Zabierz skarb. I fajnie. To teraz wejdziemy sobie na postać i zmienimy łuk. Jak fajnie. Znaleźliśmy lepszy łuk, deszcz strzał. Założone. Okej. To jest 146 obrażeń. No i nawet spoko. Tu jeszcze mamy amunicję. No już amunicja uzupełniona. To więcej się nie da wziąć. A tu co się... Co można zrobić? Załóż pułapkę. No dobra, założyłem. Tylko co z tego teraz? Okej, tu jeszcze drachmy znajduję. A tutaj ktoś walczy między sobą. Gdzie oni są? Dobra, obalamy. Wait a sec. Hey! Hey now! Stop by dobra, walczymy. You cannot escape! I will fire the Brazilian! A ty gdzie ty uciekasz na górę? Walczysz ze mną. Chcę alarmować chyba. Dobra, założyłem pułapkę. Okej. Udała się ta pułapka. Nawet. Bo wybuchł. No i nie przeżył tego w efekcie. Chodź. Chodź tu. Na stuk siana. Chodź. Chodź, nie bój się. No chodź tu. I ładnie, exp nam tu rośnie. No okej. Serio można podnieść? Przenieść ciało ze stogu siana, tego jeszcze nie było. Muszę przyznać, że nieźle przemyśleli sprawę i teraz tak, możemy przeszukać włócznie. Ale nam się nie przyda. Stanowczo nam się nie przyda. Shit. Alarm! Alarm! Gdzie? Wait a sec. Hey! Got you! Leżysz. Nie będziesz mi to alarmował, człowieku. Z czym ty do ludzi? I muszę wam powiedzieć, że sam Assassin's Creed Origins wywiera za każdym razem na mnie ogromne wrażenie. Nie przypuszczałem, że rok pauzy od takiej produkcji jak Assassin's Creed, no, zrobi wielką różnicę. Bo jednak zrobił. Okej, teraz można zniszczyć. Szkoda, że za zniszczenie wazonów nie dostajemy drachmy, tylko musimy je najpierw pozbierać. Trochę głupie, szczerze mówiąc. Się tu męczymy. O, zabiłem go. Jak miło. Nie wszystkie wazony jednak da się zniszczyć. No to gdzie jeszcze są te skarby? Niepotrzebny mi wierzchowiec. Tam jeszcze na górze widzę. A to amunicja. O, tu do pozbierania. No jest co zbierać, to jest masakra. O, tak otwartego świata jeszcze nie było. Dobra, cała amunicja uzupełniona. I nadal jest ten oddźwięk błędu, jakby z Animusa. I to mi się podoba, że pewne stare rzeczy pozostają przy czymś nowym. A, czyli teraz będziemy się wspinać po skałach. I to mi się podoba, bo czegoś takiego jeszcze zupełnie nie było. O, możemy użyć senu. A on się nam przyda. Szukamy celu. A on jest bardzo blisko.
Lol, ten... Jest. Okej, zaznaczamy. Fajna sprawa. Dobra, na razie nieistotne, gdzie jest nasz cel. Później się dowiemy. No i fajnie, teraz można randomowo się wspinać po tych skałach, a nie jak kiedyś, że po tych konkretnych zawartych przez Ubisoft. Yamanai Cave. No i ładnie. I and I used to come here as kids. Bandits must be inside. I teraz musimy zabić bandytów, którzy zajęli jaskinię. Oho. Ale tutaj jest co szukać. Pełno tych skórek. Naprawdę. Mamy co robić. Tylko jak my dotrzemy do tej jaskini? Chwila. Dear Amun, help me. Ło. To chyba tutaj będzie ta jaskinia. Zgadza się. I must get them. Nie chcę senu. There are so many of them. Czekaj, bo jakiś mężczyzna chce pogadać. Is that you? What are you doing? Bayek, I heard you are back. Keep quiet. They'll hear you. Okej, to będę cicho. The bandits, the bastards took over the spring. Almost everyone on this side of Siwa gets their water from here. No okej, teraz musimy zabić bandytów, którzy zajęli jaskinię. Czyli krzaki nam do tego będą przydatne. LOL. Oj, biedny wierzchowcu. To te same bugi jak w Wiedźminie 3. Dziki gon. Nic nowego. No dobra, zaczynamy. No okej. Mamy bandytów. Pełno skarbów. Ale najpierw bandytów trzeba wykończyć. Ciekawe, na jakim poziomie są ci bandyci, bo bym chętnie im headshoty podstrzelał. O kurde, to jest kilka strzałów naraz. Wiecie co, pod tym względem myślę, że to jest kiepski pomysł, dlatego zmienimy ten łuk na ten zwykły. A to jest wiele strzałów, ja bym chciał jedną strzałę. Kurde. A nie da się ustawić, żebym strzał z jednej strzały? Nie da się tak zmienić? A to trzeba podejść blisko, żeby zadać maksymalne obrażenia. Nie, no to kiepski ten łuk jest. Zmieniam go. Na łuk do polowań. Dobra. O, i teraz jest jedna. Ło, kurde. Chodź, chodź, chodź tu. Jak już podszedłeś, to będziesz moim idealnym celem. Chodź tu. Nie bój się. Nie wahaj się. Okej. Okay. Powalony. Przeszukany. Z drachmy. Hey! What are you doing? Wait. Did I? Idealnie, kurde, mi to idzie. Czemu on zszedł na dół? Ja tego nie rozumiem. Sandstorm coming. No to teraz mogę w spokoju zebrać tamte skarby. I coś tu jest. Amunicja. Pełna już.
Te skarby, które tu widziałem, tutaj są. Okej, drachmy są. Wszystko się zgadza. O, teraz przyszedł jeszcze inny typ. Powal, powal. Jest. Dzięki. Jaki byś był bardziej opancerzony. Ale tutaj idzie prosto powalanie ich. Jednego po drugim. No i jak idioci do mnie podchodzą. Okej. Gdzieś jeszcze jacyś? Na razie tylko tego jednego widzę. Następny. Co oni tak tu schodzą po kolei? Jacyś powaleni są. Dają się tak zabijać. Czy oni będą tu wchodzić po kolei na górę? O, tam widzę następnego. Ciekawe, czy on tu podejdzie. Ta, idzie tu. Co za idioci. O. O kurde, dałem się już wykryć. Dobra. Obalony. Już nie było wyjścia, trzeba było go zniszczyć. Aha, zrobił mi screenshota. Fajnie, potem go zobaczę. Mogę cię przeszukać, typie? Niezbyt. O, tu jest loot. Dobra, 3 drachmy. I tu jest mój cel do zabicia, jak mam rozumieć. To go zaraz zdejmę. O, i się udało. Bandits will think twice before coming back here. Naprawdę? To koniec już? No i level wyżej. No okej. A tu już nikogo nie ma, to mogę wstać. Na luzie. Tu jakaś skrzyneczka do przeszukania. Łuk drapieżcy. To może ten będzie lepszy. Drapieżce. Ukryta prawda. Użyj. O, i to jest chyba na jedno strzałowca. Obrażenie przy skrytym ataku. Jeszcze mogłem przeczytać o tym łuku nieco więcej. Nate, skrytej bogini Sais. Kurde, fajny celownik ma. Z niesłego przybliżenia. Taki celownik mechaniczny w łuku. Coś ciekawego. Dobra, więcej lutu jakiegoś? Tam coś jeszcze widzę. A tu? Tu nic. Tu mamy strzały. Kolejny lód. Kurde, muszę go uciszyć. Cichutko. Już nie patrz. I tu jakiś lód jeszcze. Kolejna skrzynka. Włócznia. Dalej słaba. Dobra. Polutujemy jeszcze chwilę.
Mam nadzieję, że Wam się podoba ta seria i chcielibyście więcej odcinków. A jeśli tak, to dawajcie znać regularnie. Kurde. A tu jest tu ktoś? Czy to jest po prostu już wyjście? A jeżeli tak, to fajnie. O kurde. Burza piaskowa. No tak cienko trochę to widzę. Must keep my bearings. Masakra. Ej, co się teraz stało z obrazem? WTF. Aż stamtąd wyszedłem, no bo tak nieprzyjemnie. Szkoda patrzeć. Da się wejść tutaj? Luzem. No i patrz, teraz normalnie można się po tych skałach wspinać. Tak jakby się chciało. Fajnie, naprawdę. Teraz normalnie można przenikać przez tych typów. To jest po prostu niesamowite. Jak ta gra poszła strasznie do przodu. Okej. Jeszcze jakieś luty? Kolejna skrzynka. Coś pewnie dobrego lut, nie? Łuk łowcy. O, fajnie. Wyczyszczona lokacja. I jeszcze 150 expa dodatkowo. To dla nas lepiej. Więcej jakiegoś skarbu? Czy to wszystko? Nie. Szkoda. A jak na górę wejdziemy? Bo tu jeszcze nie byłem. Ale chyba raczej nam to w niczym nie pomoże. Za bardzo. Ty, a gdzie tego typa nawiało? Naprawdę teraz musi być burza piaskowa. Koniecznie. Dobra. To był krótki odcinek, bo nie chciałem przedłużać. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeszcze możemy dać punkt zdolności. Bardzo chętnie. Czyli co teraz weźmiemy? Ładowanie silnego ataku. Odzyskiwanie strzał. To za 2. I to pewnie też za 2 właśnie. Tu jeszcze mamy. Ale tego nie chcę brać. Porwanie. O, jest miłośnik broni. O, fajnie. Druga biała broń. Coś ciekawego. Szczerze wezmę to. I od razu już mi się to podoba. Zamiast tarczy to mam na przykład drugą białą broń. No okej, okay, tylko jak to teraz ustawić? To wchodzimy pewnie w wyposażenie. Broni biała. Tu mam miecz z brązu, jest kieł. I teraz podwójne miecze. Jutowie i cymbrowie. Podwójny miecz. A ja bym chciał normalnie, nie wiem, inną broń. Zobaczymy na przykład to, a to jest 40 obrażeń na sekundę, a to jest 48. I to jest legendarny miecz. O, regeneracja adrenaliny jest przy tym. No ale to jest za mało. Na razie zostajemy przy tej broni. Wiadomo, najlepsza. Okej. To tak jak mówiłem, pożegnamy się już w tym odcinku. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu. O, tu możemy założyć drugą białą broń. Już się pomyliłem do reszty. Poziom 14, podwójne miecze. To jest poziom 7. O, może ciężką pałkę założymy. O, i fajnie założone. Tylko jak zmienić na przykład broń? O, tak się zmienia.
I mamy broń dwuręczną, obuchową. No i fajnie, to mi się podoba. Tu mamy łuk. Okej, tym razem już się możemy pożegnać. Dziękuję jeszcze raz bardzo za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu, co robić dalej, bo wasza pomoc tutaj się bardzo przyda, gdyż ja tu jestem naprawdę noobem w tej grze. No i to tyle w sumie. Ja coś jeszcze poza odcinkiem pewnie porobię, więcej misji pobocznych, tak żeby już zwiększyć sobie poziom do tego piątego. Tak, żeby już zacząć fabułę, szczerze mówiąc. No to trzymajcie się, na razie, jo.